Witam Państwa po długim okresie nieobecności. Chciałbym podjąć jak zwykle jakiś aktualny temat i takim tematem, który w mediach zaistniał, ale być może niewystarczająco, to jest Sobór Watykański II, który został zwołany przed 60 laty przez papieża Jana XXIII. W kilku pogadankach chciałbym razem z Państwem się zastanowić, dlaczego ten sobór był taki ważny, być może przełomowy. Dla niektórych historyków było to wręcz najważniejsze wydarzenie w historii Kościoła katolickiego w XX wieku. I jednocześnie dla niektórych. Może nie historyków, ale tradycyjnie zorientowanych katolików było to wydarzenie niedobre, zerwało z pewną tradycją, do której byli przywiązani. Więc różne opinie są na ten temat, nie będę się nimi za bardzo zajmował, natomiast chcę wskazać pewien możliwy Trop do namysłu. Więc w pierwszym odcinku zastanowię się, dlaczego Jan XXIII zdecydował się na zwołanie nowego soboru. W kolejnych odcinkach będziemy zastanawiać się nad najważniejszymi dokumentami tego soboru. Następnie Zastanowimy się, czy ten sobór zmienił i w jakim stopniu, w jakim sensie współczesny katolicyzm w skali globalnej i dlaczego, na końcu, może taka krótka refleksja, dlaczego akurat w Polsce, gdzie katolicyzm ciągle jest bardzo żywą instytucją, ten sobór przyjął się. W sposób tylko cząstkowy. No niektórzy twierdzą wręcz, i ja do nich należę, że się wręcz nie przyjął, że został zignorowany. No więc zacznijmy od dobrego papieża, jak niektórzy nazywają Angelo Roncalli, który w 1958 roku został papieżem. Dlaczego ten właśnie papież zdecydował się po niemal 100 latach zwołać nowy sobor? Przypomnijmy w kilku słowach, kim był Angelo Roncalli, którego kardynałowie po długim pontyfikacie Piusa XII, który był papieżem od roku 1939, Aż do roku 1958. Dlaczego wybrali właśnie Roncaliego? To pytanie jest zasadne, bo w chwili wyboru na papieża Roncalli nie był człowiekiem młodym. Urodził się w roku 1881, a więc miał 77 lat. Ten wiek kojarzymy zwykle z przejściem na emeryturę, a nie z objęciem jakiegoś nowego, niezwykle wymagającego urzędu. No dzisiaj może już nie myślimy tak, bo papież Franciszek również został wybrany jako człowiek dość leciwy, podobnie jak i Papież, który abdykował w 2013 roku. To są jednak późniejsze historie. Może kiedyś, jeśli Państwa to będzie interesowało, do nich nawiążemy. No więc dlaczego? Dlaczego 77-letni papież, jak sam powiedział, pod wpływem natchnienia Ducha Świętego, zdecydował się na zwołanie soboru. No przede wszystkim było to związane chyba z poczuciem wyraźnego niedorastania Kościoła do zmian, które się już wówczas po II wojnie światowej dokonywały na świecie, zmian cywilizacyjnych, ale również religijnych. Papież miał poczucie, że dzięki również swemu doświadczeniu życiowemu był najpierw. Wiele lat w dyplomacji watykańskiej w czasie II wojny światowej był w Bułgarii, był w Turcji, więc doświadczył jakby wielości różnych sytuacji, na które Kościół być może nie odpowiadał w sposób wystarczająco i adekwatny. Niewątpliwie jedną z tych palących kwestii, która ciążyła Kościołowi, to była nieadekwatna, nieodpowiednia odpowiedź jego poprzednika Piusa XII na wyzwania, jakim dla świata i dla Kościoła był faszyzm. Zwłaszcza faszyzm niemiecki z jego tych, tym zbrodniczym antysemityzmem i że wyraźnie katolicy nie stanęli na wysokości zadania. W tych tragicznych okolicznościach. Niewątpliwie wpływ na to miały również spotkania z różnymi Żydami, którzy uświadamiali hierarchom, papieżowi, że antysemityzm jako część mentalności katolickiej powinien być raz na zawsze wyeliminowany. Chodzi tutaj o takiego historyka francuskiego Izaaka, Gilles'a Izaaka, który stracił całą swoją rodzinę w Holokauście i uświadamiał Właśnie Janowi XXIII, że coś trzeba z tym zrobić. Jak będę mówił o najważniejszych dokumentach soborowych, nawiążę również do, do tej sprawy. Tutaj chcę tylko powiedzieć, że takim słowem kluczem, czyli pewnym sposobem rozumienia tego, co papież spodziewał się po soborze, to było włoskie słowo aggiornamento, czyli właśnie. Jakby dostosowanie, wyjście naprzeciw kościoła współczesności. I to było tym, tym głównym impulsem. Oczywiście, zważywszy na to, że nawet papież, który poddaje się impulsom Ducha Świętego, nie do końca pewnie zdaje sobie sprawę, do czego go to doprowadzi, tak samo było również i samym Soborem. Został otwarty no, niemalże dokładnie przed 60 laty. 11 października 1962 roku, ale to, co doprowadziło do tego otwarcia, to była dość szeroka konsultacja. Bardzo dużą rolę w tym odegrała Kuria Rzymska, różne kongregacje, które były w to zaangażowane. I zobaczymy, że to, czego spodziewali się zwłaszcza kardynałowie, kurialni, jeden z najpotężniejszych, odtawiani, od że dynamika samego soboru znacznie przekroczyła te spodziewania. W każdym razie wydarzenie się rozpoczęło. Spróbujmy sobie przypomnieć, co pamiętamy, co czytaliśmy na ten temat, a na następny raz ja spróbuję razem z Państwem się zastanowić, jaki to najważniejszy dokument, czy dokumenty zostały uchwalone przez prawie 2000 biskupów, bardzo dużo ekspertów, którzy się zebrali. I radzili właśnie, jak odpowiedzieć na wyzwania, wobec których Kościół staną. Dziękuję.